Dlaczego mrówka może podnieść ciężar 50-krotnie przekraczający jej wagę? Przecież to trochę tak, jakby nasz polski strongman, Mariusz Pudzianowski, zarzucił sobie od tak na plecy małego Fiata. Albo dlaczego małym zwierzętom serce bije szybciej niż dużym, a tym samym ich metabolizm jest znacznie szybszy i w rezultacie żyją krócej, co smuci właścicieli myszoskoczków i chomików. A dinozaury? Dlaczego musiały mieć małe głowy na długich szyjach? Jeszcze pytanie z życia codziennego, kuchennego. Dlaczego wolimy obrać kilogram dużych ziemniaków, niż siedzieć w kuckach nad kilogramem małych ziemniaczków? Wszystko to kwestia skali, albo efektu skali, bądź skalowania. I na niej skupimy się dzisiaj. Nazywam się Maciej Mulak, ale obiecuję, to będzie fizyka bez zamulania. Rozmiar ma znaczenie w wielu aspektach naszego życia. Pomyśl na przykład, czy inżynier może zaprojektować cały ogromny most po sprawdzeniu wytrzymałości modelu wykonanego z takiego samego materiału, ale w skali 1 do 100. Nie skończyłoby się to dobrze. W polu grawitacyjnym makieta jest wytrzymała, ale inaczej niż budynek. Stąd na starych filmach katastroficznych możesz zobaczyć dość nieporadne jeszcze wykorzystanie takich makiet budynków, które przewracały się nienaturalnie, nie łamały w pół, jak walące się kominy, a pył opadał zbyt szybko. Zupełnie inaczej niż na autentycznych, przerażających starych kronikach filmowych z czasów wojny. Intuicyjne postrzeganie skali może nas prowadzić w pułapkę. Istnieje na przykład legenda o twórcy kolosa z Rodos, jednego z siedmiu cudów starożytnego świata, monumentalnego posągu tytana Heliosa, który stał w rozkroku nad wejściem do portu tej greckiej wyspy. Otóż śmiały konstruktor miał zostać zapytany, ile mógłby kosztować posąg o takim samym kształcie, tylko dwa razy wyższy. Projektant miał zbyt szybko odpowiedzieć, że dwa razy więcej, będzie po prostu dwa razy wyższy. Ten błąd podobno doprowadził go do samobójczej śmierci. Bo przy dwukrotnym wzroście wysokości obiektu, przy zachowaniu proporcji, masa materiału wzrośnie nie dwu, a ośmiokrotnie. A teraz historia, która nie zakończyła się śmiercią, tylko szybkim bankructwem. Tym razem jesteśmy w XIX-wiecznej wiktoriańskiej Anglii. Pewien zaradny angielski producent zapałek, chcąc przechytrzyć konkurencję, wpada na pomysł wprowadzenia na rynek pudełka zapałek, ale dwa razy większego. W opakowaniu jest, co już wiesz z poprzedniej historii, nie dwa, ale aż osiem razy więcej zapałek. Tyle tylko, że producent nie przewidział pewnej pułapki. Otóż powierzchnia draski, czyli bocznej ścianki, o którą pociera się zapałkę, wzrasta o mniejszą wartość niż objętość pudełka. Zatem zapałek było 8 razy więcej, ale draska była tylko 4-krotnie większa. Niebawem niezadowoleni klienci zalali producenta zapałek skargami, że draska wyciera się szybciej niż zdążą zużyć się wszystkie zapałki. Biznes upadł. Nad Akademią Platońską w Atenach widniał podobno napis: wstęp tylko dla tych, którzy znają geometrię. Parafrazując, biznes zapałczany i wiele, wiele innych, tylko dla tych, którzy znają prawo skalowania. No dobrze, ale o co tak naprawdę chodzi z tym całym skalowaniem? Podam ci jeden elementarny przykład, w czym rzecz. Wyobraź sobie leżący na stole płaski krążek, kółko z ciasta lub plasteliny. Pytanie, ile mniejszych krążków, czyli takich kółek o promieniu dwukrotnie mniejszym, możemy wykonać z tego dużego krążka materiału, plasteliny, ciasta? Intuicja pewnie podpowie ci dwa, ale to odpowiedź błędna. Możemy ulepić dokładnie cztery mniejsze kółka, ponieważ krążek z ciasta o dwa razy mniejszym promieniu ma cztery razy mniejszą powierzchnię. Powiemy mądrze, że powierzchnia koła skaluje się z kwadratem promienia, to znaczy wymiaru liniowego. Tym sformułowaniem będę się zaraz częściej posługiwał. To jeszcze dość intuicyjne, ale teraz oderwijmy się od słuchawek lub ekranu i pójdźmy w trzy wymiary. Zatem drugie pytanie. Zamiast krążka mamy teraz kulę z ciasta lub plasteliny, czyli nie płaski krążek, ale kula.
Pytanie. Ile małych kul o promieniu dwa razy mniejszym możemy wyciąć z materiału tej dużej kuli ciasta? Tutaj poprawna odpowiedź to aż 8. Tym razem powiemy profesjonalnie, że objętość kuli skaluje się z sześcianem, trzecią potęgą promienia, czyli charakterystycznego wymiaru liniowego. I wzrasta lub maleje z promieniem szybciej niż powierzchnia. Teraz dla odpornych psychicznie kawa na ławę. Funkcja kubiczna pnie się po prostu do góry szybciej niż poczciwa parabola. Ale miało być bez zamulania, więc wróćmy do przykładów. Zamiast kuli weźmy sobie teraz kostkę Rubika. Gdyby krawędź takiej kostki wzrosła dwa razy, jej boczna powierzchnia urośnie 4 razy, ale objętość aż 8. A gdybyśmy chcieli powiększyć ją 3-krotnie, to jej objętość wzrośnie aż 27 razy. Nie jest to takie oczywiste przy szybkim przeliczaniu w głowie, prawda? A ma to brzemienne konsekwencje. Jeśli widziałeś chociaż jeden film z gigantycznym gorylem King Kongiem albo ikoną japońskiej popkultury Godzillą, ja w dzieciństwie widziałem mnóstwo, to na pewno kojarzysz sceny, w których na przykład strącają wojskowe helikoptery. Pytanie, czy w rzeczywistości mogłyby tak sprawnie machać łapami? Otóż okazuje się, że niekoniecznie. Problem leży w tym, i tu będzie troszkę fizycznego gadania, że wraz z liniowym wzrostem organizmu wytrzymałość kości rośnie tylko z kwadratem wymiaru liniowego. Kij jest mocniejszy, kiedy jest grubszy, a nie dłuższy. Ale masa obiektu, czyli ciężar, przy stałej gęstości możemy założyć gęstości wody, rośnie z 3 potęgą wymiaru liniowego. A zatem efektywna siła ręki, czyli stosunek przekroju mięśni, przekroju kości do ciężaru tejże ręki, skaluje się, czyli po prostu rośnie, odwrotnie proporcjonalnie z wielkością organizmu. Taki olbrzymy jak King Kong w ziemskim środowisku byłyby więc bardzo słabe. Co więcej, ich szkielet mógłby nawet nie unieść ciężaru ciała. Największe rozmiary, jakie mogły osiągnąć zwierzęta na Ziemi, miały prawdopodobnie długoszyjne sauropody, takie jak brachiozaury. To nie przypadek, że brachiozaury były roślinożerne, czyli niezbyt agresywne i nie mogłyby wymachiwać łapami jak King Kong. Miały kilkanaście metrów wysokości. Niektóre źródła podają, że mogłyby wyjadać nam rośliny na parapetach 4. piętra budynku. Ale na pewno nie dałyby rady wdrapywać się na wieżowce ani siać takiego spustoszenia jak wspomniana Godzilla. Z drugiej strony rozmiarowej skali jest zupełnie odwrotnie w kwestii siły. Czyli w przypadku niewielkich owadów, których rozmiar liniowy, ich rozmiar jest mały. Otóż wtedy ich efektywna siła rośnie. Stąd właśnie bierze się ta słynna magiczna moc insektów. Na pewno widziałeś nieraz malutką mrówkę, desperacko ciągnącą ogromny w porównaniu do niej listek czy spore nasionko, albo pracowitego żuka gnojaka pchającego swoją kulę. Ale nasze zagadnienie skalowania wiąże się nie tylko z siłą. Wyjaśnia także wiele kwestii związanych na przykład z budową anatomiczną masywnych zwierząt. Zarówno duże dinozaury, miliony lat temu, jak i obecnie na przykład słonie, mają charakterystyczne proste i grube nogi, co zapewnia im stabilność i daje możliwość dźwigania całego ciężaru ich ciał. Zupełnie inna jest budowa małych ssaków, jak chociażby myszoskoczków z wygiętymi drobnymi nóżkami, czy antylop, których nogi są cienkie i zwinne. Niekiedy na ratunek zbyt dużemu ciężarowi przychodzi siła wyporu. To dlatego płetwal błękitny, największy żyjący organizm na Ziemi, może być tak ogromny. Przypomnijmy, że ten morski ssak może mieć nawet 30 metrów długości i ważyć do 200 ton. Wypór wody zabiera mu część wagi. Gdyby jednak ocean wyrzucił go na brzeg, udusiłby się na skutek zmiażdżenia swojego szkieletu. Skalowanie dotyczy też metabolizmu zwierząt. I tu ciekawostka. Zwierzęta ciepłokrwiste, czyli ssaki i ptaki,
potrzebują pożywienia, okazuje się, proporcjonalnie do swojej powierzchni ciała, co zaraz wyjaśnimy, a nie do swojej wagi, co nasuwałaby intuicja. Dlaczego? Ponieważ kluczowa jest u nich konieczność utrzymania stałej temperatury ciała. A dla niej istotna jest powierzchnia wychładzania, a nie ciężar ciała. Istnieje tu też kilka innych ważnych czynników, które powodują, że zapotrzebowanie na energię skaluje się, czyli rośnie z kwadratem wielkości organizmu. Tak samo bowiem skaluje się nie tylko wydalanie ciepła, ale i absorpcja przez układ trawienny, szybkość zaopatrywania tkanek w krew, czy siła mięśni, która wykonuje pracę. Niemniej ciepło ucieka głównie przez powierzchnię ciała, zatem pożywienie również musi być proporcjonalne, to jest ciekawe, do powierzchni organizmu. To dlatego zapewne małe ptaki i ssaki wykazują tak wielką ruchliwość, żeby zdobyć pożywienie. Ich powierzchnia właściwa, czyli względna powierzchnia w stosunku do objętości, jest znacznie większa niż na przykład w przypadku niedźwiedzia, u którego powierzchnia skóry w stosunku do objętości jest mniejsza. Jest to powód, dla którego sikorka bogatka musi zjadać dziennie tyle, ile sama waży. I ten sam powód, dla którego przeciętny kowalski ważący powiedzmy 70 kg nie musi zjadać 70 kg pierogów, kanapek, warzyw i owoców dziennie. Taki challenge byłby niebezpieczny. Ta wysoka ruchliwość małych zwierząt, o której wspomnieliśmy, wynika z faktu, jeszcze raz, że muszą one praktycznie non-stop dostarczać do ciała energii z pokarmu. Mniejsze organizmy szybciej się wychładzają. Z innej strony, to dlatego małe dzieci faktycznie należy cieplej ubierać w zimie, ponieważ tracą one z ciała ciepło wydajniej, szybciej. Co nie znaczy, że w upalny dzień muszą mieć na sobie długi rękaw. W drugą stronę też nie przesadzajmy. Ale koniec moralizowania, to nie jest podcast parentingowy. Chociaż podam może jeszcze jeden przykład z bohaterem, którego dzieci mogą kojarzyć. Pamiętasz Gullivera, bohatera powieści Jonathana Swifta i kilku jego filmowych ekranizacji? Otóż on też nieświadomie zmagał się z problemami skali. Gulliver trafił do krainy Liliputów, od których był 12 razy wyższy. I na tej podstawie mali mieszkańcy tego kraju, tubylcy, oszacowali, że potrzebuje on jeść tyle, co 12 do sześcianu, ponieważ był 12 razy wyższy. Czyli potrzebuje 1728 porcji żywieniowych tubylców. Jak już wiemy, byłaby to znaczna przesada, ponieważ tak naprawdę Gulliver potrzebował pożywienia proporcjonalnie do swojej powierzchni ciała, a więc 12 do kwadratu, co daje tylko 144 wspomnianych porcji. Lepiej jednak, że Liliputy swoją drogą pomyliły się w tę stronę niż w drugą, bo inaczej nasz bohater chodziłby piekielnie głodny. Choć zabrzmi to nie najlepiej i niezbyt taktownie, człowiek wagowo odpowiada 5000 myszy. Ale, tak jak mysz musi zjadać dziennie około 1/4 masy swojego ciała, tak człowiek, szacując z grubą nadwyżką, zaledwie 1/50. Jest to dobitny przykład wspomnianej relacji powierzchni ciała do objętości. A zatem można powiedzieć, że stałocieplność jest zaletą dużego rozmiaru organizmu. To kosztowne osiągnięcie ewolucyjne. Tylko duże zwierzęta mogą sobie pozwolić na stałą temperaturę ciała. Zauważ też, że w zimnych rejonach podbiegunowych żyją raczej większe zwierzęta. Są to lisy polarne, pingwiny czy niedźwiedzie. Małe nie przetrwałyby z racji wychłodzenia. Mysz etruska, najmniejszy ssak, mniejszy nawet od kolibra, ma około 1,5 grama wagi. Aby przetrwać, musi w nocy zapadać w swoistą hibernację ciała. I oczywiście żyje w tych miejscach na ziemi, gdzie jest dość ciepło, w północnej Afryce, południowej Europie i Azji. Rozmiar ciała jest związany również z długością życia organizmu.
Zauważmy, że tętno jest proporcjonalne do ilości krwi, którą przetacza objętość serca. Ilość krwi, która jest przetaczana, skaluje się z kwadratem rozmiaru liniowego aorty. Natomiast objętość serca z trzecią potęgą. Ostatecznie więc tętno jest odwrotnie proporcjonalne do rozmiaru organizmu. I teraz rzecz ciekawa. Jeśli przyjąć trochę posępnie skończoną liczbę skurczy serca w ciągu życia, to długość życia będzie proporcjonalna do wielkości organizmu. Rzeczywiście kryje się w tym biologiczna prawda. Jeżeli weźmiemy pod uwagę liczbę uderzeń serca na minutę, to dla myszy jest to 624, a dla słonia tylko 37. Widzimy stąd, że długość życia tych zwierząt jest różna. Czas życia myszy to 2 lata, a w przypadku słonia to około 40 lat. Wyjątkiem jest człowiek, który ma średnio 70 skurczy serca na minutę, ale dożywa średnio około 70 lat. To średnia dla świata, ale doskonale wiemy, że niektórzy świętują i setne urodziny, a nawet więcej. Tymczasem przewidywana długość życia, taka stricte biologiczna, to zaledwie 30 lat. Dlaczego więc żyjemy znacznie dłużej? To dobre pytanie. W naszym przypadku to ponoć kwestia ciągłości kultury. Korzystamy z pamięci przodków, z wiedzy przodków i to pozwala nam dłużej i lepiej funkcjonować. Wróćmy jeszcze do owadów, najliczniejszej grupy zwierząt na świecie, z ponad milionem gatunków. Ciekawą rzeczą jest, że rozwinęły one tak zróżnicowane bogactwo biologiczne w takiej bardzo płodnej, perspektywicznej niszy środowiskowej, być może właśnie poprzez swoje rozmiary. Powodują one, że siła grawitacji nie jest owadą straszna, a jest ona także zbliżona do oddziaływań międzycząsteczkowych, sił kohezji i adhezji. A zatem małe insekty mogą wyczyniać różne ekwilibrystyki na suficie i na łodygach kwiatków. Skala ma też znaczenie w kwestii spadania z wysokości, w kwestii spadku swobodnego z wysokości, kiedy dużą rolę odgrywa opór powietrza. Otóż obiekty małe będą miały duży opór powietrza w stosunku do ciężaru obiektów masywniejszych. Te pierwsze więc będą w miarę bezpieczne, podczas gdy my, obiekty duże, łatwiej zrobimy sobie krzywdę spadając. Z podobnych spraw zauważ, że małe dziecko, które się przewróci w biegu, raczej sobie nic nie zrobi, bo jego energia kinetyczna jest stosunkowo mała, ale galopujący koń w przypadku upadku odniesie prawdopodobnie duże obrażenia. Ale zacząłem od owadów, a dotarłem znowu do parentingowych anegdot. Wróćmy więc do naszych insektów. Jeśli lubisz programy przyrodnicze, mogłeś natknąć się na zdjęcia chrząszcza z Amazonii z gatunku Titanus giganteus. Noblesse oblige, nazwa zobowiązuje, więc rzeczywiście ten wyjątkowy owad osiąga nawet do 18-20 cm długości, czyli mniej więcej tyle, ile dłoń dorosłego człowieka. Chrząszcz Titanus to jednak wyjątek potwierdzający regułę. Generalnie owady nie mogą być zbyt duże z powodu efektu skali. Problemem jest długość tchawek, która ogranicza efektywność dyfuzji tlenu w atmosferze. Zabrzmiało być może skomplikowanie, ale sprowadza się to do tego, że owady nie mają tak jak my układu krwionośnego i tlen musi być dostarczany do ich ciała bezpośrednio drogą przemieszczania się właśnie w takich kanalikach. Im dłuższe ciało, tym trudniej doprowadzić tlen do odleglejszych jego części, komórek. Zapewne drugim problemem ze zbyt dużą długością owada jest też brak szkieletu. Otóż chitynowy pancerz po prostu nie mógłby zespolić zbyt dużych ciał. Z rozmiarami organizmów wiążą się problemy oddychania, ale też trawienia, a nawet komunikacji ciała z mózgiem. Chodzi tu na przykład o opóźnienie impulsów nerwowych ze względu na ich długą trakcję o, jak wiemy, naturze elektrycznej. Wiąże się z tym dosyć dowcipny szczegół. Podobno diplodok, jeden z tych największych dinozaurów roślinożernych, o niebywale długiej szyi i ogonie, nadepnięty na ogon,
odczuwał ból dopiero po 3 sekundach. Raz, 2, 3. Tyle czasu zajmowało bowiem włóknom nerwowym przetransportowanie elektrycznej informacji. Duże zwierzęta muszą mieć skomplikowane układy narządów wewnętrznych. To też efekt skali. Ale tu rodzi się pytanie zadane kiedyś przez znanego biologa Johna Haldane'a w jego znanym eseju On Being the Right Size. Esej ten poruszał właśnie zagadnienia istotnych zależności pomiędzy wielkością zwierząt a ich sposobem życia. Otóż Haldane zastanawiał się, czy kwestia poziomu skomplikowania ciała to skutek rozmiaru, czy też może jest na odwrót. Efekt rozmiaru to skutek komplikacji ciała. Ale to pytanie z gatunku, co było pierwsze, jajko czy kura. Odrębną, równie ciekawą kwestią jest efekt skali w osiągach, powiedzmy, sportowych zwierząt i ludzi. Okazuje się na przykład, że wysokość skoku, czyli skok zwyż, powiedzmy, nie zależy od rozmiaru osobnika. Możemy powiedzieć, nie skaluje się z rozmiarem zawodnika. Rzeczywiście przykłady skoczka pustynnego, kangura, człowieka i pchły potwierdzają taką niezależność co do rzędu wielkości. Analizując to z punktu widzenia fizyki, dochodzimy do tego, że porównujemy energię potencjalną, na jaką wznosi się skoczek, do pracy siły mięśni, pracy, czyli iloczynu, siły wyskoku i długości działania siły mięśni nóg, którą zakładamy jako proporcjonalną do rozmiarów ciała. I takie porównanie prowadzi nas właśnie do stałej wysokości skoków zwyż, niezależnie od rozmiarów osobnika. A jak się mają rozmiary w odniesieniu do podnoszenia ciężarów czy biegania? Zacznijmy od biegu. Okazuje się, że prędkość biegacza nie zależy od rozmiarów jego organizmu. Uwaga, wciąż tylko co do rzędu wielkości. Oznacza to, że na przykład królik ważący 2,5 kg biegnie z prędkością 16 metrów na sekundę. Człowiek ważący powiedzmy 63 kg 10 metrów na sekundę, a słoń ważący 3,5 tony osiąga 11 metrów na sekundę. Wszystkie wartości bliskie są 10 metrów na sekundę, czyli co do rzędu wielkości są praktycznie takie same. W równaniu liczą się tutaj praca rozpędzania nóg i energii kinetycznej. Pominę tu fizyczne wyliczenia, jeśli zechcesz je zgłębić, zajrzyj proszę do listy polecanych książek w opisie tego odcinka. Ciekawą rzeczą jest bieg pod górę. To przypadek ucieczki przed słoniem na safari. Jeśli jakimś cudem zdarzy ci się uciekać przed takim ogromnym stworzeniem w obawie przed stratowaniem, zdecydowanie kieruj się na najbliższe wzgórze. Prędkość biegu pod górę jest odwrotnie proporcjonalna do rozmiarów organizmu. Czyli krótko mówiąc, im organizm jest większy, tym będzie wbiegał wolniej. Właściciele czworonogów wiedzą o tym dobrze, biegając pod górkę za swoim poczciwym psem. A nurkowanie pod wodą. W przypadku ssaków liczy się zapas tlenu w płucach lub we krwi. Będzie zatem proporcjonalny do trzeciej potęgi rozmiaru. Ale uwaga! Szybkość zużycia tlenu następuje już tylko proporcjonalnie do kwadratu rozmiarów ciała. Zatem finalnie czas spędzony pod wodą będzie proporcjonalny do rozmiarów organizmu. Dlatego wieloryb ze swoją olbrzymią powierzchnią może nurkować zdecydowanie dłużej niż człowiek. Bardziej spektakularne są efekty związane z napięciem powierzchniowym wody. Mały pająk nartnik może na takiej powierzchniowej błonce wody swobodnie poruszać się niczym narciarz-biegacz. My sami nie damy rady chodzić po wodzie. Możemy jedynie położyć na jej powierzchni liść, bądź malutki spinacz biurowy, bądź malutką monetę. Dla myszy na przykład skutki zmoknięcia byłyby dosyć uciążliwe. Ale już dla muchy zmoczenie się, wpadnięcie w sidła napięcia powierzchniowego to wyrok śmierci. Po raz kolejny rozmiar ma znaczenie. I dlatego też człowiek, duży osobnik, wychodząc spod prysznica, ma na swojej skórze zaledwie cieniutki filtr
wody, może go szybko wytrzeć. Tak przy okazji najlepiej ręcznikiem frotę z wieloma frędzelkami, wypustkami, które wchłaniają wodę, podobnie jak kosmki jelitowe, pożywienie z naszego jelita cienkiego w sposób bardzo wydajny i szybki. Chodzi o bardzo dużą powierzchnię właściwą. Ten sam cienki filtr wody, prosto z prysznica, byłby jednak kresem życia dla lekkiego owada. Na koniec zostawiłem sobie kwestię rozważań nad zależnością pomiędzy rozmiarami człowieka a rozwojem cywilizacji. To rozważania dosyć odważne, ale spróbujmy. Jako ludzie, zauważ, korzystamy z narzędzi przenoszących energię. Możemy rozbijać kamienie, kuć metale, wyrabiać drewno, czy kiedyś korzystać z ognia. Nie byłoby tak, gdyby nasze rozmiary były znacznie mniejsze. To również kwestia rozpalenia ognia w objętości jaskini. To również kwestia wykorzystania broni. Krótko mówiąc, biorąc to wszystko pod uwagę, losy ludzkości mogłyby się potoczyć zupełnie inaczej, gdybyśmy byli znacznie drobniejsi. Podsumujmy więc nasze dzisiejsze rozważania o efekcie skalowania. Rozmiar to wynik środowiska. Co by było, gdyby wzrost rozmiarów liniowych obiektów na Ziemi stał się nagle znacznie większy? Cóż, gałęzie drzew łamałyby się pod owocami, pająki, nartniki nie mogłyby się utrzymać na wodzie, a narciarze na śniegu. Samoloty nie mogłyby się wzbić w powietrze i tak dalej. Znaczenie efektów skalowania jest więc istotne w fizyce, w biologii, w szeroko rozumianej technice. Przy zmianie skali obiektów pojawiają się nowe własności fizyczne. Czasem może to zakrawać na dowcip, powiedzmy dowcip fizyka. Otóż 1 cm sześcienny plutonu 239 waży 19 gramów i jest bezpieczny. Ale już około 400 cm sześciennych tego pierwiastka w postaci kuli o średnicy zaledwie 9 cm staje się bardzo niebezpieczny. Przekroczona byłaby masa krytyczna, materiał zacząłby promieniować. Na początku tego odcinka wspomniałem ci o obieraniu ziemniaków w kuchni, gdzie koncentruje się całe nasze życie. O tym, że wolimy obrać kilogram tych dużych ziemniaków niż taką samą masę w postaci malutkich mikrusów. Oczywiście obieranie ziemniaków to kwestia powierzchni skórki. Kiedy hipotetycznie weźmiemy jeden duży ziemniak o wadze 1 kg, czas jego obierania będzie znacznie mniejszy niż obieranie wielu małych ziemniaczków ważących ten sam kilogram. Gdyby były to mikrusy jednocentymetrowe, to całkowita ich powierzchnia byłaby 10 razy większa niż powierzchnia jednego giganta, jednego jednokilogramowego ziemniaka. I o tyle samo czas pracy w kuchni byłby dłuższy, 10 razy dłuższy. Dziękuję ci za uwagę. Fizykę bez zamulania, jak zawsze, nagraliśmy w Studio 504. Nad właściwym brzmieniem podcastu czuwa Akademickie Radio Luz Politechniki Wrocławskiej. Wersję wideo możesz obejrzeć dzięki wsparciu działu mediów Politechniki Wrocławskiej. Odcinek stworzyłem wspólnie z Lucyną Róg. Do usłyszenia lub zobaczenia za tydzień.